Four Quad jeszcze zamówiłem sobie paczkę. O, jeszcze nakleję fajną dostałem. Części i akcesoria tuning. No i zapytacie mnie, co to jest? To są gogle 100% strata dwójki. Wyrwałem w dobrych pieniądzach, bo 108 zł z przesyłką. No nawet możecie tutaj zobaczyć cenę, 135 zł. No i mniej więcej 135-150 to jest taka cena rynkowa, sklepowa. Bynajmniej tutaj w Kielcach, u nas jak patrzyłem. Także za 108 zł to myślę, że warto. Do gogli jest naprawdę sporo akcesorii, bo możemy nosek dokupić, zrywki, bo mamy tutaj piny, szybki są wymienne. Taka zwykła przezroczysta szybka, chyba na Allegro patrzyłem, około 35 zł. A na przykład żółta, czy w jakimś ciemnym kolorze 41-45, także fajnie, bo poprzednie gogle były super, no ale niestety szybkie, ani żadnych akcesoriów nie szło do tego dokupić. Poza tym po ostatniej wyprawie w terenie w Kielcach zgubiłem gogle, bo założyłem na kask, no i gdzieś w terenie poszły. Szukaliśmy potem, ale i tak nie znaleźliśmy, także zmobilizowałem się, żeby kupić nowy egzemplarz gogli. Miałem w ogóle flaja kupować, bo takie mam buty z flaja i chciałem, żeby pasowały, ale tam no, pisałem do kilku sprzedawcy, czy właśnie jakieś szybkie są wymienne i wszyscy mówią, że nie ma. Także no, znowu by pewnie gogle z pół roku były, bo szybka się zaraz gdzieś porysuje od gałęzi, czy nawet potrafi gdzieś popękać, jak gogle się upierze, chociaż ja wyjmuję tę szybkę. No ale tak czy siak tutaj jakby się coś stało z szybką, no to zwykła ponad 3 dyszki mam nówkę. Jeszcze sobie zakupię taką fajną żółtą rozjaśniającą, także myślę, że teraz na jesień będzie super sprawa. Co mamy w zestawie? O. Chyba niby oryginalne. Tak mi się wydaje, bynajmniej, że oryginalne. No same gogle mamy. Woreczek na gogle 100%. Ładny. W środku nie ma nic. Jakąś książeczkę. Szkoda, że nie ma chociaż jednej zrywki tutaj, żeby sobie założyć. Fajny napis, strada dwójka. No a tutaj to jak wyglądają jak wszystkie te gogle w okolicach 100 zł. Także ja nie widzę, żeby tutaj one się czymś nie wiadomo czym różniły. Pasek tu podklejony. Ma chociaż te silikonowe. No ma tutaj ten jeden silikonowy. No to ten wcześniej co miałem, to miał całe tutaj w silikonie, ale może i lepiej, że nie ma tak w całym tym. Na razie wydają się być lekkie. Ciekawe jak tutaj to najdzie od wilgoci, od potu. Dobra, bo zaraz złomiemy, są elastyczne. A to nie wiem co to jest. A tu jest też na ten, do zrywek tak samo może być chyba. Nie wiem, bo ja nie jeżdżę w zrywkach, także nie wiem. Napis ładny 100%. No w opisie aukcji żółte, a to są fluo, nie? No podoba mi się, zaraz wam pokażę jak to wygląda na kasku. Tak gogle prezentują się na kasku. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Tutaj mamy napis Naxa z kasku, tutaj z gogli 100%. Kask jest właśnie ten mój w kolorystyce takiej czarnej z dodatkami fluo. Także myślę, że fajnie to wszystko wygląda. Mocowanie na kamerkę. Z tyłu tak tutaj mamy ten pasek do regulacji, też fajnie to działa, nie trzeba się z tym siłować. Tutaj silikon też fajnie trzyma na tym pasku, nie przesuwa się. No mi się podobają, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Z przodu też taki fajny charakter, jeszcze nosek jakby dokupić, tutaj ten napis strada dwójka. No komponuje się do całego kasku, nawet ten kolor fluo jest taki jak reszta. Także tak to wygląda, a czas pokaże, czy będzie można polecić, czy nie. No tak czy siak, za 108 zł to myślę, że nic lepszego nie kupimy. Zwłaszcza, że mamy tutaj możliwość dokupywania tych szyb akcesoryjnych, przyciemnianych, żółtych, niebieskich, czy jakichś lustrzanek przezroczystych, zrywki. Także akcesorii troszkę do tego, do tych gogli jest. Także zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Jeśli chodzi o efekt wizualny, no to mi się bardzo, ale to bardzo podoba.